Kronika klasy pierwszej M. Poznajmy się. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? W dniu 30 września roku pańskiego Anno Domini 1985 odbyła się w naszej znamienitej klasie pierwszej M uroczystość z okazji Dnia Chłopca. Na uroczystości tej obecna była pani profesor Iwona Miszczyk, wychowawczyni naszej klasy. Każdy osobnik rodzaju męskiego w tejże klasie otrzymał w tym dniu wspaniały prezent, a oprócz tego serdeczne życzenia. Został odczytany list pochwalny. Następnie odbyła się dyskusja na najrozmaitsze w naszym Układzie Słonecznym tematy. Nic nie zakłóciło tej przemiłej atmosfery. Za zorganizowanie tej imprezy chłopcy podziękowali koleżankom. 30 lat minęło. 15 listopada, urodziny pani profesor Iwony Miszczyk. Właśnie ten tekst miałam zamiar napisać poważnie, bo i uroczystość była podniosła i główna postać godna takiego szacunku. Poważnie to znaczy przynajmniej nie tak, jak większość tekstów w tej kronice. Niestety, już tytuł nie wyszedł, bo ponoć kobieta ma tyle lat, na ile wygląda i nie należy przypominać jej, jaka to stara data figuruje w jej metryce urodzenia. Ale jeśli chodzi o naszą panią, to z wyglądu blisko panienka i 16-latka, no powiedzmy 18-latka. Przyznam, że się na tym zbyt nie znam, ale na więcej niż 20 to pani Miszczyk na pewno nie wygląda. Chyba żeby... Zresztą, co to w końcu za różnica? Moja prababcia też uważa, że 50 to piękny wiek, sama skończyła w tym roku 83. Ale moja mama za to, dopiero kiedy 43 wiosny przeżyła, zauważyła, i to też dopiero po północy, kiedy już wszyscy goście zbierali się do domu. A może świtało? No, nieważne. I impreza miała się ku końcowi, a moja mama chwiejnym krokiem z niedopitym szampanem w ręce próbowała trafić do łazienki. Więc wtedy właśnie moja mama zauważyła, że jej młodość to jednak powoli mija, a mój tato natomiast... Mój tato po każdym spojrzeniu w lusterko zwraca się do swojej żony, głaszcząc jednocześnie moją siostrę po głowie. Zobacz, dzieci nam rosną, ale my się nie starzejemy. W lutym 5 lat temu mój tato zamiast urodzinowych życzeń usłyszał melodię dobrze znanej nam piosenki. 40 lat minęło. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Mikołajki w naszej klasie. Mikołajki w naszej klasie, jak co roku, tak i w tym, przeżywamy w innej krasie. Co roku inna uroda jest tych dni. Od losów zaczynamy. Oczywiście na angielskim. Bo tylko na angielskim takie pomysły mamy. Bo my czas na angielskim zawsze racjonalnie wykorzystamy. Więc najpierw są losy, każdy się delektuje, w losach przebiera. Ten by chciał Michała wylosować, tamta by chciała prezent Magdzie kupować, Beata by chciała Kaśkę mieć. Oj, bardzo dużo można chcieć. Gdy już losy są rozdane, nasze buzie roześmiane, zaczynamy dedukować, jakie prezenty kupować. Potem sprawa trochę przycicha, dopóki nie odezwie się mycha. Narzeka, że nie ma co kupić, ze złości chce się pod pociąg rzucić. Już 3 dni do Mikołajek, każdy po kolejkach staje. SDH przez nas oblężony. Czyżby wstąpiły w nas demony? Każdy liczy, kalkuluje, ile do 300 brakuje. Z butelkami na skup gnany. Do pieniędzy dokładamy. Gdy już kwotę całą mamy, to dopiero narzekamy. Co to kupić? Myślą wszyscy. Może plecaki dla turysty? Albo piłkę w białe groszki? Buty, ciapki czy bamboszki? Czy pozostać przy obrzędzie? Co wystoimy, to będzie. Tak więc prezent już gotowy. W co pakować? Problem nowy. Papier w kratkę, w kropki, w ciapki. To dopiero są wydatki. Przepasamy prezent sznurkiem. Zostawiamy go pod biurkiem. W środę rano cała klasa powtarza, a skąd weźmiemy tragarza? Bo tych pudeł, toreb, kontenerów jest bez liku. Do ich wleczenia potrzeba nam co najmniej 100 koników. Gdy już transport mamy z głowy, pod choinką stos prezentów już gotowy. Wszyscy łamią sobie głowy, dedukują, rozmyślają, co te pudła zawierają.
gdy już każdy prezent dostał i Mikołaj poszedł w świat, w klasie wielki rejwach powstał. Komentarzom końca nie ma, komentarzom końca brak. Migawki z życia klasy. Na Piastowskim szlaku. Wybieraliśmy się na wycieczkę. Właściwie mieliśmy wyznaczony cel, ale poradziliśmy się znawcy, pana profesora Piekarka. Otrzymaliśmy odpowiedź: piękna nasza Polska cała. I po chwili: ale macie chyba wyznaczony szlak, choć pobieżnie, co? No, oczywiście, chcemy pojechać szlakiem piastowskim. Tak. Chwila zastanowienia i... A nocleg gdzie planujecie? No, nocleg w Krakowie. I oburzony głos pana profesora: a to którym szlakiem piastowskim wyjedziecie? Sierota Marycha. Zaczęła się geografia. W drzwiach stanęła zaspana Marysia. Bosa, z teczką w ręku, z kurtką pod pachą i przestraszoną miną, wyglądała rzeczywiście ponuro. Na tłumaczenie, że zaspała, pan profesor Piekarek odpowiedział swoim zwyczajem: kup sobie koguta! Ten miałby ją budzić. A Marysia, myśląc, że odpowiada na pytanie, gdzie masz buty, odpowiedziała zgodnie z prawdą: mam w teczce. Na to pan profesor: to kup sobie drugiego! O kocie w worku słyszeliśmy, ale żeby koguta w teczce na geografii... Jak to z otwieraniem bywa? Było trochę głośno, ale nie na tyle, że nie usłyszelibyśmy szelestu cukierkowych papierków i głosu pani profesor. Kto mi tam je cukierki? Piotrek, co tam otwierasz? Ja? Nic, ja tylko ziewnąłem przed chwilą. Padła odpowiedź, a potem zagłuszone burzą śmiechu wyjaśnienie pani profesor. Mnie chodzi o otwieranie torebki z cukierkami, a nie buzi. Robert, autorem nowej angielskiej gramatyki. Na jednej z lekcji języka angielskiego pani profesor tłumaczy: nie, nie może być in a cup, musi być in the cup. Dlaczego? Pada z klasy pytanie. Bo tak przyjęto, brzmi odpowiedź pani profesor. Zaległa taka cisza, jak gdyby dla każdego największą tajemnicą w tej chwili było, dlaczego tak akurat musi być, gdy nagle słychać ciche, stanowcze stwierdzenie Roberta: to źle przyjęto. Wycieczka. Trasa wycieczki była następująca. Pabianice, Łódź, Nowy Targ, Szczawnica, Nowy Targ, Łódź, Pabianice. Zaliczyliśmy też szczyt Trzy Korony oraz niezwykle mokry spływ Dunajcem. Piszę mokry, bo cały czas, nieustannie, padał deszcz. Wróciliśmy zupełnie przemoczeni i zziębnięci do naszego schroniska młodzieżowego. W cudzysłowie, chociaż to były naprawdę technicznie doskonałe rezydencje. Wszystko działało na fotokomórki. Na przykład, jeśli nadepnąć na drugą deskę od okna, to było to samo, co otworzyć drzwi do łazienki. Czyli komórka podobnego pomieszczenia o klepisku, gdzie stała miednica i wiadro, a na ścianie wisiało lusterko, w którym nie było nic widać. Już po pierwszym dniu wszyscy byli zorientowani, że nie wolno deptać po desce środkowej, chyba że ktoś chce doznać obrażeń na skutek uderzenia wieszakiem. Zaraz po upadku wieszaka jakby automatycznie otwierało się okno. Z początku nikt nie mógł zorientować się, która deska podłogi służy do uruchamiania czego, ale po kilku ćwiczeniach doszliśmy prawie do doskonałości. Była to pierwsza i jak na razie ostatnia wycieczka w dziejach naszej klasy, ale wszyscy przyznają, że była bardzo udana. Czytał Piotr Prądczak. To ty przegnałaś całe zło.